czytając te książki dziadka, którego jednak nigdy nie poznałam, bo zmarł na długo przed moim urodzeniem. I to, i może nawet bardziej te książki autobiograficzne, jakby bardzo znalazłam pewną wspólnotę z jego humorem i z taką trochę, on miał bardzo niesforną duszę, tak? Był bardzo, bardzo, był w pewnym sensie człowiekiem zbuntowanym i bardzo mi to imponuje. I niektóre rzeczy były jak na tamte czasy dosyć do przodu. Zwłaszcza w tych autobiografiach. Nawet miał też pewną... Z tych autobiografii wynika, że on miał nawet pewną zdolność obserwacji psychologicznej, co się nieczęsto zdarza fizykom. Także no, w pewnym sensie odczuwam dużą satysfakcję czytając te książki. Rodzice byli religijni. Mieszkali na Kazimierzu, dzielnicy Krakowa zamieszkałej niemal wyłącznie przez Żydów. W sprawach religii byli rzecznikami łagodnego, powolnego postępu. Dumni byli z postępu, który uzyskali i z tradycji, którą utrzymali. Jak każda grupa żydowska na Kazimierzu, mieszali oni swój koktajl religijny w swoisty sposób, przekonani, że jest on najsmaczniejszy dla ludzi i dla Boga. Że każde odchylenie na lewo jest przeciwko istotnym regułom religii, a każde odchylenie na prawo jest niecywilizowaną oznaką przesądów religijnych. Jeżeli nakazy żydowskiej religii brać dosłownie, to grzechem jest oddychanie bez równoczesnej kontemplacji wielkości jedynego Boga. Człowiek, który zarabia na chleb powszedni, musi zrezygnować z wykonania pewnych przepisów religijnych, stara się więc znaleźć usprawiedliwienie dla swoich pominięć. Moja matka pierwsza w swojej rodzinie nie obcięła włosów. Mój ojciec zaś pierwszy w swojej rodzinie nosił strój europejski. Nie tylko on zresztą, takich przypadków wtedy było sporo. Współczesny mu fizyk, też bardzo dobry, aczkolwiek trochę może taki bardziej nietypowy, to był Silberstein. Silberstein z tego samego powodu, co Infeld, nie mógł dostać posady i wyemigrował, tak jak zresztą zrobił to Infeld. Po prostu w tych czasach trudno było zatrudnić Żyda na stanowisku uniwersyteckim. Czy po to, żeby jakoś utrzymywać siebie i rodzinę, no musiał gdzieś pracować. I jedyne miejsce, gdzie mógł pracować, to były właśnie szkoły. Udało mu się wyjechać najpierw właśnie do Cambridge. Do Cambridge, potem jednak pojechał do Einsteina. W Związku Radzieckim w owych czasach, to znaczy w latach 50. Początkach lat 50. Powstała taka grupa młodych zawziętych, którzy chcieli udowodnić, że ci starzy fizycy powinni być odsunięci od nauczania i w ogóle uprawiania fizyki, ponieważ uprawiają fizykę idealistyczną, która jest sprzeczna z marksizmem. Miało to również oczywiście wpływ na fizykę polską i byli tacy fizycy w Polsce, nazwisk nie wymienię, którzy potem szybko wyjechali do Ameryki, jak tylko taka możliwość powstała, którzy też tą filozofię popierali. I to miało być drugie uderzenie tych gniewnych, którzy się nie dostali na te najwyższe szczeble kariery, po tym jak Łysienko powstał i zrobił rewolucję w biologii. Następna rewolucja miała być w fizyce, bo biologia też, jak wiadomo, była tutaj opanowana właśnie przez Łysienkę, tak. Którzy głosili, że jakieś tam groszki, mędla, jakieś teorie, to jest idealizm, bo wiadomo, że tutaj wystarczy marksizm zastosować. I kukurydza od razu rośnie. Otóż zebrała się właśnie ta grupa i już mieli zorganizowany kongres swój. Przedtem się ukazywały różne publikacje, nawet mam sobie w archiwach takie różne artykuły, wycinki. Tak.
miał się zebrać tam ten kongres, który miał obalić idealistyczne poglądy Einsteina, który był w ogóle wymieniany jako główny ten idealista. A w dodatku jeszcze był ten problem, że ci idealistyczni fizycy to jakoś mieli taką tendencję, że krytykowali ten Związek Radziecki, no i to już nie bardzo im pasowało. No i jak ten kongres był organizowany, to wkroczył na arenę Beria. No i po prostu powiedział, nic z tego nie będzie, bo fizycy bombę zrobili. I nie dopuścimy do tego, żeby ktoś tutaj osłabił nasze obronne działania przed tym kapitalizmem, osłabiając, bo trzeba byłoby wtedy skrytykować Landaua, Lifshitza, Zeldowicza, który sporo włożył do konstrukcji tej bomby. Zresztą bardzo wszechstronny fizyk, który nie tylko pisał pracę z kosmologii, ale także napisał książkę o teorii spalania gazu. Tak. No i Beria to zakończył, także nie było łysenkizmu. Tu. Aczkolwiek pewne kawałki tego były i właśnie związane z Infeldem. Infeld organizował letnie szkoły w Spale, no i tam były próby atakowania tych idealistów. No i był taki chemik, Śmiałowski się nazywał, który właśnie uważał, że w ogóle ta cała teoria kwantowa to jest do niczego, bo on w chemii nie widzi potrzeb, żeby to stosować. No i była jakaś taka dosyć ostra wymiana zdań między nim a Infeldem, kiedy Śmiałowski powiedział zdanie, że przecież kiedy ja dostaję kamieniem w głowę, to nie wiem, że to jest jakaś funkcja falowa. Na to Infeld mu powiedział, ale ja nigdy nie dostaję kamieniem w głowę. Na tą konferencję w Spale przyjechali radzieccy fizycy. A tak. I był tam również Fock. I też związane to było oczywiście z krytyką Einsteina, ale jak mnie się wydaje, Infeld już czuł, że można sobie na wiele pozwolić, chociaż to jeszcze nie był rok 53. I dość ostro zareagował na te wypowiedzi. Na tym również polegała krytyka Infelda, że Fock uważał, że trzeba wprowadzić wyróżniony układ służeń. Harmoniczny. Harmoniczny. Skądinąd. Trafne słowa, to jest, trafny termin, to była względność. Tak. Właśnie. Tak. Że nic nie jest Marksizmie nie ma nic względnego. To dobrze wiadomo. To jeden element, który koniecznie trzeba tutaj wspomnieć, działalność Infelda w ruchu obrońców pokoju. Joliot Curie i tak dalej, to znaczy francuscy komuniści. To był ruch oczywiście subsydiowany przez Związek Radziecki, który znalazł to, co się później nazywało pożytecznych idiotów na Zachodzie, którzy się dali w te sidła złapać. Niektórzy tragicznie skończyli, bo jeszcze na początku, nawet w latach 30. już byli tacy, którzy uważali, że Związek Radziecki to jest kraj szczęśliwości i dali się namówić na przykład, żeby pojechać do Związku i tam opisać. Pracować tam. No i niektórym to bardzo źle później się dla niektórych zakończyło. Ale sporo było właśnie wtedy takich ludzi na Zachodzie, którzy uważali, że pod wpływem bardzo chytrze prowadzonej propagandy, że rzeczywiście ten Związek Radziecki jest uciskany. No i po prostu moim zdaniem to był całkowity brak informacji zorganizowany przez odpowiednich macherów ze Związku Radzieckiego, którzy pod tym względem byli bardzo sprawni. Potrafili przekonywać jednak ludzi skądinąd, no bardzo takich, wydawałoby się, inteligentnych. Jeśli chodzi o Włochów na przykład, którzy też mieli pewne takie tendencje prokomunistyczne, to najbardziej właśnie takim rzucającym się w oczy był Bruno Pontecorvo, który zakończył swoją fizyczną działalność w Związku Radzieckim, przeniósł się tam, pracował w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej. Włoski znany fizyk z tego
z tej grupy Fremiego, który miał tam nawet zupełnie niezłe osiągnięcia, ale dał się na ten lep złapać. Była jakaś magia w słowie Stalin. Wszechobecna propaganda związana z tym nazwiskiem wywierała przemożny wpływ na jemu współczesnych. Ja sam długo byłem przekonany, że wszystkie okropności, które miały miejsce w Związku Radzieckim, Czechosłowacji czy w mniejszym stopniu w Polsce, wydarzyły się bez jego wiedzy. Dlatego kiedy radziecka gazeta Izwiestia poprosiła mnie, bym zaraz po śmierci Stalina napisał kilka słów o tym, jak wielką stratę poniosła ludzkość, spełniłem ich życzenie. Dzisiaj bardzo się tego wstydzę. Dlatego, że mu się paliło pod stopami. To Kanada w pewnym momencie była gorsza niż Stany Zjednoczone. Bo to mniejszy kraj, ci politycy są jeszcze głupsi tam. To znaczy ten makartyzm, makartyzm był bardziej brutalny. Tak, w Stanach Zjednoczonych on miał pewną klasę, można by powiedzieć w cudzysłowie. I byli ludzie tutaj, którzy byli po tej stronie piekła, jak przecież Teller, którzy rozumieli jednak, na czym polega bomba i co to wszystko jest. Natomiast w Kanadzie dorwali się do tego niższego szczebla politycy, którzy próbowali karierę przy tej okazji zrobić. I takie bzdury propagowali, jak na przykład, kiedy Infeld już był w połowie drogi chyba do Polski, to powiedzieli, że Infeld jest zdrajcą, ponieważ sprzedał Rosjanom tajemnicę bomby atomowej, którą uzyskał od Einsteina. No bo wiadomo, że Einstein E równa się MC kwadrat, a to może wyczytali gdzieś w jakiejś popularnej książce, że podstawą bomby atomowej jest to, że E równa się MC kwadrat. Tak, to był chyba ten... I Infeld to wszystko dobrze wiedział. No to świetnie wiedział i potem to sprzedał. I to się działo chyba tak między jego pierwszym wyjazdem do Polski, tak, a tym już na stałe. Tak. Wtedy wybuchła ta tam afera, tak, jak się dowiedzieli dziennikarze, że on był w Polsce i tutaj nawiązał jakieś kontakty, to oni to wykryli i zaczęli go atakować. I to właśnie był powód. I wtedy nie było wyjścia, bo on rzeczywiście zostałby wezwany przez tą komisję tego parlamentu kanadyjskiego i tak dalej. Pamiętajmy o tym, że przecież im Kanada odebrała obywatelstwo dzieciom. Dzieciom, tak. Urodzonym. Tak. Urodzonym w Kanadzie. No, właśnie z tego powodu, że taka była tam nagonka. Ja nigdy nie pracowałem pod kierunkiem profesora Infelda, bo zajmowałem się inną dziedziną, ale miałem z nim bardzo miłe stosunki polegające na tym, że na przykład on mnie wezwał i powiedział, no to jaką ma tam pan teraz pracę? Ja powiedziałem, no taką właśnie tutaj. No to niech pan to spisze, to będzie z tego habilitacja. I tak wyglądała ta współpraca. Natomiast moja żona bardziej bezpośrednio, co prawda za pośrednictwem Plebańskiego, ale oddziaływała, dłubiąc w funkcjach Delta. On był bardzo miły dla swoich młodszych współpracowników. I naprawdę wyglądało, że się cieszył. O, jak dobrze, to będzie do publikacji. Bardzo tak, niech pani to zaraz spisze. No, bardzo był życzliwy. Einstein, kiedy wpadł na pomysł, jak ta ogólna teoria względności w matematycznej formie powinna wyglądać, bardzo szybko doszedł do wniosku, że ta teoria powinna dopuszczać istnienie fal grawitacyjnych. Niestety po pewnym czasie, pracując nad równaniami ruchu, nad tą metodą EIH, ta metoda EIH polegała na kolejnych przybliżeniach tych równań ruchu, że byli przekonani, że w każdym stopniu tego przybliżenia można te fale grawitacyjne usunąć. I moja praca magisterska miała polegać na tym, że żebym to sprawdził, czy to się da w jakimś tam wysokim rzędzie, piątym czy siódmym. Straszne to były rachunki, koszmarne tak naprawdę, koszmarne. Nic tak naprawdę fizycznie nie wnoszącego, to trzeba było te wzory przekształcać, no okropna robota. I
Ja się spotykałem z profesorem Infeldem mniej więcej raz w tygodniu. Przynosiłem mu te ogromne płachty i pokazywałem, że jednak coś robię. No i on pytał, no właśnie jak i co, i jakie są perspektywy, i jak mi to idzie. Nigdy mnie nie poganiał, no ale czas płynął i trzeba było dojść do jakiejś konkluzji. Więc ja byłem w dość takim sfrustrowanym stanie, dlatego że mnie się wydawało, że to się nie uda. I w takim, pamiętam, depresyjnym stanie naprawdę poszedłem do Plewańskiego, pokazałem mu te płachty, to była dużo tego, i mówię mu, że no, wygląda na to, że mi to nie wychodzi. A on mi mówi, niech się pan tym nie przejmuje, to nie powinno wyjść. To nie powinno wyjść. I no i ja taki zdesperowany, pamiętam, z Infeldem się w tamtych czasach spotykałem nie w Warszawie, a w Jabłonnej. On tam jeździł na wypoczynek. No i przywiozłem mu ten cały zestaw moich obliczeń gruby. No usiedliśmy, Infeld to przewertował. No i powiedział mi, no sam pan widzi, to jest strasznie skomplikowane. Czy ma pan pewność, że pan się nie pomylił w znaku? No na przykład tutaj. No ja mówię, no strasznie i przykro, ale nie mogę zagwarantować, że się gdzieś nie pomyliłem. Nie? No mogę to przeliczyć jeszcze raz. A on mówi, nie, wie pan co, pan się namęczył, to niech pan to spisze, tylko tak delikatnie i dostanie pan magisterium. Einstein w roku 18, zupełnie logicznie, jak to się mówi, zlinaryzował, to znaczy zobaczył, jak będzie wyglądać pole grawitacyjne, które jest dosyć słabe, które jest właściwie zaburzeniem, i takie zaburzenie, jak to większość zaburzeń, nie pozostaje w miejscu, tylko rozchodzi się, i wyprowadził wzór na fale grawitacyjne. One mają charakter kwadrupolowy, to jest bardzo ważne. Jest taka zabawka, robi się z papieru, i to można rozłożyć albo tak, albo tak. I to właśnie tak ta fala grawitacyjna idzie. Raz tak, ale to nie tylko dwie, to są cztery, dlatego to się nazywa kwadrupolowe. Można powiedzieć, że przewidział fale grawitacyjne. W 1936 roku, już w Ameryce, miał takiego ucznia, Nathan Rosen, który potem był profesorem w Izraelu. Bardzo utalentowany człowiek. Tam jest taki, w ogóle dotychczas jest znany efekt, to się nazywa Einstein-Rosen-Podolski. Zrobił rachunki, jemu tam wyszło, że właściwie można, nawet jeżeli jest taka fala grawitacyjna, to przy pomocy przekształcenia współrzędnych można ją jak gdyby sprowadzić do zera. Czyli, że to jest efekt, że to jest złudzenie. I Einstein w to uwierzył. I Rosen napisał, i Einstein podpisał razem z Rosenem, napisał artykuł, w którym tłumaczą, że nie ma czegoś takiego, że to jest tylko złudzenie. I Infeld zresztą w to też wierzył. I wysłali ten artykuł do Physical Review, no bo to było w Ameryce. Długo jakoś tam zwlekali, coś to, tamto, i w końcu odrzucili, że nie mogą wydrukować, że niestety coś tam, nie wiem, bardzo delikatnie. No Einstein naprawdę się wściekł zupełnie i powiedział, że nigdy więcej nie będzie Physical Review. I dotrzymał słowa, no ale już potem i tak niewiele co pisał. A tym człowiekiem, który znalazł ten błąd oczywiście, tego był młody Robertson, ale on anonimowo działał. Chciał zaoszczędzić Einsteinowi wstydu, no, żeby lepiej nie opublikować, niż opublikować i potem ktoś pokaże, że przecież to jest jawny błąd. Profesor Trautmann z takim innym kolegą Robinsonem, oni znaleźli, jest takie rozwiązanie, fala płaska. Tylko jak my to piszemy, to na ogół nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to na papierze tak wygląda niewinnie, ale odpowiada to takiej rzeczywistości, że to jest takie coś, bo to nie ma ani końca, ani początku. To jest fala płaska, która idzie z nieskończoności i idzie do nieskończoności. I ona pokrywa cały wszechświat, że tak powiem. No to ta energia musi być nieskończona. I tego typu rozwiązania właśnie, fale płaskie, były dla fal grawitacyjnych, ale łatwo zrozumieć, że to, jeżeli to ma być, ma opisywać czas i przestrzeń, to musi się jakoś zgodzić z jakimś modelem czasu i przestrzeni. Czyli to nie może być
wszędzie i zawsze. I dopiero właśnie to rozwiązanie Trautmana i Robinsona polegało na tym, że to jest fala sferyczna, że wiadomo skąd ona wychodzi i dokąd idzie. I że ona idąc, rozchodząc się, słabnie tak, jak powinna słabnąć. Czyli nie ma nieskończonej energii, tylko ta energia coraz się osłabia. To jest dopiero prawdziwe rozwiązanie. I oni znaleźli rozwiązanie równania Einsteina, które dopuszcza coś takiego. Napisanie takiej fali płaskiej to nie jest argument, bo to można właściwie w każdej teorii coś takiego opisać. Ale to nie odpowiada żadnej fizycznej sytuacji tak naprawdę. Także właśnie na tym polegała zasługa Trautmana i Robinsona. I to chyba przekonało Infelda też. Do Infelda, to jest kolejna prawdziwa anegdota, przysyłano różne pomysły, głównie to było perpetuum mobile. Infeld dokładnie wiedział, że to wszystko jest nic nie warte. Ale być może i właśnie ci wielcy ludzie mieli w sobie szacunek dla chęci zajmowania się nauką i rozumienia, że no, nie każdemu się przytrafi, że może się tą nauką zająć. Ale już sam fakt, że jak ktoś zamiast jakieś, nie wiem, no, dziwne rzeczy robić, to siedzi wieczorem i myśli, żeby obalić Toriec Wynosi, ale tak naprawdę to jest wartościowe. Nie można tych ludzi tak jakoś traktować. Kazał to przejrzeć. To była list od młodego człowieka, który napisał, że on jest maturzystą, że on maturę znał, w takim małym miasteczku pod Zambrowem, pomiędzy Zambrowem a Białymstokiem. Ja bym nic o tym miasteczku nie wiedział, gdyby nie to, że przez przypadek historyczny mój teść, który był lekarzem, zaczynał karierę przed wojną lekarską, musiał gdzieś zarobić pieniądze, żeby spłacić studia, to był wiejskim lekarzem w tamtym miejscu. No i to miasteczko zostało kompletnie spalone, bo to był taki sztetel. I po nim, po wojnie w nim nic nie było. A ten list był, że on tam jest w tym miasteczku, zrobił maturę, pracuje. Niesamowite, w zlewni mleka. Ale był w Białymstoku i w księgarni zwrócił uwagę na taką książkę. I teraz jest Zwischenruf. Lew Landau napisał razem z Lifschitzem tak zwany Theory Minimum, taki fundamentalny zestaw książek o fizyce. Każdy, kto chce się nauczyć fizyki teoretycznej, dobrze by zrobił, żeby te książki do dzisiejszego dnia przeczytał. Jedna z największych cegieł tej książki, największa, najgrubsza, to jest hydrodynamika. Dlaczego? Dlatego, że w niej są wszystkie te rzeczy, które wolno było Landauowi napisać, które zadania z hydrodynamiki, z dynamiki gazu, które rozwiązali budując bombę. To jest głównie problem hydrodynamiczny. W związku z tym ta książka ma setki rozwiązań. To jest genialna książka. I ten człowiek, że on tą książkę zobaczył, bardzo mu się spodobała. Myślałem, no to musi być ciężki problem. I on zaczął ją czytać. Musiał się dużo nauczyć matematyki, bo tam takie różne rzeczy. I zauważył, że takie tam są równania, te równania się nazywają równania Naviera-Stokesa i opisują ciecz lepką i że tam w tej książce nie ma takiego rozwiązania, jako przykład podany i on rozwiązał takie zadanie i tu jest to rozwiązanie i on uważa, że to może być ciekawe. I dalej były kartka za kartką strasznie skomplikowanych rachunków. I ja się no, niemalże załamałem. No. Ten człowiek nie umiał większości rzeczy, które my uczymy na pierwszym roku studiów. Ale jakoś kombinował, coś kombinował, gdzieś coś zobaczył, w jakiejś encyklopedii. Nie wiem, jak on to robił. Na przykład
w matematyce istnieją tak zwane funkcje specjalne. To są takie funkcje, które zostały opisane przez różnych mądrych matematyków, które pozwalają, tak samo jak zwykłymi sinusami, kosinusami czy czymś takim, rozwiązać bardziej skomplikowane równania. To różniczkowe. On tego nie zna, ale wszystko, co się daje zrobić tymi funkcjami, daje się też zrobić przez taką jakąś katorżniczą pracę rozwijania wszystkiego w szereg i szukania związków rekursyjnych. No, to w ogóle nikt tego nie robi, no bo wiadomo, że tamte rzeczy są świetnie znane. I on robił to tak, to robił, właśnie robił sobie jakoś, nie wiem. No i w końcu, na końcu się okazało, że on naprawdę rozwiązał problem przepływu cieczy lepkiej przez takie dwa stożki, które jeden ma jeden inny przekrój niż drugi. Skąd się mu wziął taki pomysł? Nie mam zielonego, nie miałem wtedy, nigdy mi nie powiedział. No, więc przyszedł czas, że muszę powiedzieć Infeldowi, co ja mówiłem, że to jest dobre. Tylko, że to jest bezsensownie napisane, bo to teraz się inaczej wszystko robi. Ale wtedy było dobrze, bo ja ciągle byłem w tym Instytucie Podstawowych Problemów Techniki, tam był duży dział, no właśnie Zorski formalnie był szefem. To tam był chłopak, który się zajmował takimi, no to on usiadł i jak już miał rozwiązanie, no to napisałem do tego człowieka w tym krzyżenie, że wie pan, to jest specjalny dział nauki, hydrodynamika, to już nie do końca jest fizyka teoretyczna, ale oczywiście to jest część fizyki. I są specjaliści, którzy się tym zajmują i tutaj jest pan dr Marczyński i on, ja przekazałem, to jest świetne rozwiązanie i on będzie z panem w kontakcie i on jakoś, panowie, to można uprościć. On powiedział świetnie, po czym się tam porozumiewał z Markiem, oni to opuścili, wygadali i opublikowali tą pracę razem z Markiem. No i ja zameldowałem Infeldowi, że tak to się skończyło. Mówi, tak, to pan napisze do niego, żeby on od tam października się tu zameldował, ja mu załatwię, że my go przyjmiemy na studia. No to ja napisałem do chłopaka i dostałem odpowiedź, że on bardzo dziękuję, ale on teraz ma inne zainteresowanie. I koniec. Więcej od niego nie usłyszałem słowa. Nie wiem, żyje, nie żyje, co się z nim stało. Wyjechał, pojechał, nie wiem, przepadł. Niesamowita historia. No więc to takie właśnie, to wie pani, na czym polega ta stara szkoła uprawiania nauki, kiedy mówiło się, że się robi, pracuje się u mistrza. To właśnie jest. O to opowiadam, nie, że to, że na starość dyrdymało, prawda? Ale opowiadam, ponieważ uważam, że to uczy człowieka wielu rzeczy. Na przykład uczy pokory. Tak. Trzeba, żeby nie dostać hopla w nauce, to trzeba być albo geniuszem, żeby rzeczywiście iść przez to samymi sukcesami, albo nauczyć się pokory. I tego się uczy przez współpracę z mistrzem. Jak ten mistrz zasługuje na to nazwę. I uważam, że właściwie jest. Mnie osobiście uważam, że to nie jest aż do końca poprawne, że nie mamy na przykład Instytutu imienia Infelda w Polsce. Co jest bardzo ciekawe, znalazłam nieopublikowany manuskrypt o filozofii ze wczesnych lat 40. Fizyka i filozofia. On jest nieskończony, tam brakuje ostatniego rozdziału fizyka i metafizyka. Trzeba by oczywiście się zastanowić, jak to domknąć. Może jakieś przypisy współczesne dodać, tak? Trzeba by to trochę opracować. No ale jest to jedna z rzeczy, którymi bardzo bym się chciała zająć.